Prezes klubu Jawor Team Włodzimierz Kromka odniósł się do walki o pas mistrza Polski w boksie zawodowym, jaką odbył Przemysław Smile Gorgoń. Wielkie brawa przede wszystkim dla Przemka za ambicje i za wielką wolę zwycięstwa, bo naprawdę miał bardzo trudnego przeciwnika, który mu postawił naprawdę bardzo wysoką poprzeczkę. I tutaj Przemek swoim doświadczeniem, swoim uporem doszedł do zwycięskiego pojedynku. Ja jako sędzia główny tej gali boksu w Białymstoku w dniu 3 września no śledziłem tą walkę z racji odbierania od sędziego ringowego kart punktowych, gdzie sędziowie punktowali. Walka szła po prostu bardzo remisowa. Jedna runda wygrana przez Przemka, druga i tak dopiero ostatni taki zryw, powiedzmy w rundzie 8 i 9, można by powiedzieć, Przemkowi zabezpieczył zwycięstwo. Naprawdę wielkie, wielkie brawa. To, że Przemek w Jawor Teamie i trenował, i świętej pamięci Robert go trenował, no to serducho bije. Bije i będzie biło na pewno, jeżeli takie osoby jak Przemek, jak Kamil Młodziński w boksie zawodowym wygrywają, no tylko się cieszyć. Z tego, co rozmawiałem z Przemkiem, jakaś kontuzja trafiła się ręki i tutaj no nie mógł pokazać tych walorów, które jeszcze drzemią w nim i drzemały. Natomiast co najważniejsze, że ta jego wielka, wielka ambicja i chęć zwycięstwa przechyliły walkę na jego korzyść. Co prawda jeden sędziów, z trójki sędziów punktowych, wypunktował w drugą stronę, czyli ta jedynka 99-91, ale dwaj sędziowie dla Weltera. No i tutaj powiem szczerze, taki sędziowski laptus, jakby to powiedzieć, ale dwójka sędziów bardziej doświadczonych wypunktowała 2 razy 96-94, przekroju całej walki, i zwycięstwo w tym pojedynku odnosi Przemek Gorgoń. Piękny pas, no i dużo, dużo brawa.